Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, proszę się rozluźnić, żeby było tak jak na sympozjonie. Kto tam ma ochotę jeszcze na winko, bardzo proszę. A ja chciałem teraz zapowiedzieć Karolinę Bartkowską-Cenwirt. Część z Państwa już ją zna, bo dwa razy już wystąpiła tutaj na tej scenie ze swoimi rozmowami, pogadankami na temat kultury judaistycznej. Dziwna rzecz, że my niby tak nie lubimy Żydów, ale na takie żydowskie wieczorki, że tak powiem, no walą chętni. Dzisiaj ponad 300, 350 miejsc na sali, prawie wszystkie zajęte. Bardzo nas to cieszy, że możemy zgłębiać tą kulturę, która w nas siedzi, mocno, mocno siedzi, bo proszę Państwa, Żydzi są obecni no w zasadzie przez cały czas naszej historii, bo już w XI wieku byli, później w czasie XII już się mnóstwo osad żydowskich wyłoniło. W XIII wieku no, zaczęli przyjeżdżać i bardzo się tutaj ukonstytuowali. W XIV Kazimierz Wielki sprowadził mnóstwo Żydów, tam wyjął ich spod prawa niemieckiego i mnóstwo Żydów przyjechało do Polski. Zresztą ten Kazimierz Krakowski to z tamtego okresu miasto powstałe ze swoimi prawami, miasto żydowskie. Ci Żydzi mieli bardzo dużo swobody, chociaż byli przez całe wieki od XII, szczególnie od XIII do końca XV i do XVI wieku wyrzucani ze wszystkich krajów Europy, najwięcej z Francji w XIV wieku, z Hiszpanii pod koniec XV, 1492, kiedy królowie katolicy wyrzucili nie tylko Żydów, ale muzułmanów przede wszystkim z Półwyspu Pirenejskiego, ale też Żydów. Prawie wszyscy Żydzi wtedy opuścili Hiszpanię i przyjechali gdzie? Przyjechali głównie wtedy do Polski. 1492, a druga taka wielka partia pojechała do Istambułu. Do dzisiaj jest tam takie miasto, które jest właściwie niezmienione od tamtego okresu, czyli końca XV i początku XVI wieku. My jeździliśmy bardzo dużo do Istambułu z Andrzejem, to tam właśnie robiliśmy takie wycieczki do tego miasta. Zapomniałem już, jak to się nazywa to miasto, ale w każdym razie radziłbym Państwu zobaczyć, jak wyglądało wtedy miasto żydowskie, które w zasadzie ma nawet jeszcze chodniki i jezdnie z tamtego czasu. I to drewniane. Niesamowite wrażenie. I później bywało różnie, żeby skrócić, szczególnie po Rzeczypospolitej Dwojga Narodów, po Unii Polsko-Litewskiej, kiedy po tych wojnach chrześcijańskich no, zaczął się gorzki i trudny okres dla Żydów. Coraz mniej mieli praw. W czasie rozbiorów polskich także weszli pod jurysdykcję i pod prawo różnych innych imperiów, między innymi Imperium Rosyjskie było dla nich najbardziej szkodliwe. Pamiętamy tą anatewkę ze skrzypka na dachu, kiedy zostali wszyscy wysiedleni i ta anatewka był taki symbol najbardziej nam znany, ale nie zazdroszczę losowi Żydów wtedy. W 1918 roku, kiedy Polska się scaliła i znowu odzyskała niepodległość, było 3 miliony Żydów na tym terytorium Polski. No i niestety nie był to okres taki dobry dla Żydów. Zaczął się duży, duży antysemityzm. Niemniej Polska była przez większość swojej historii przyjazna dla Żydów. No niestety nastąpił okres II wojny światowej, gdzie 90% Żydów zniknęło. Teraz jest ich niedużo. Po wojnie wyjechali do tworzącego się w 1947, 1948, 1949 roku powoli państwa Izrael. W tej chwili, nie wiem Karolina, ile jest ludzi w Izraelu, ale około 8-7 milionów, prawda? I tyle prawie samo jest w diasporze. Może nawet więcej, bo w samych Stanach Zjednoczonych jest około 6 milionów Żydów, a u nas tylko około 12, powiedzmy, tysięcy. Tutaj jest dyrektor Teatru Żydowskiego, może mnie pan poprawi później, ale wydaje mi się, że więcej ich nie ma, chociaż trudno to sprawdzić. Proszę Państwa, chciałbym wciągnąć teraz Karolinkę, moją kochaną córkę, która opuściła nas właśnie dla Izraela jakieś, ile to lat temu, już 15 lat temu, czy 14, tak? I która raz już miała tutaj taki wykład na temat Jerozolima, moja miłość. I nic nie wie o tym, ale pozwoliłem sobie w programach przed chwilą zamieścić jej artykuł na ten temat. Moja Jerozolima. Chciałbym, żeby Państwo przeczytali ten artykuł, zobaczycie, jak ona kocha to miasto, to jest wzruszające. A poza tym chciałbym zachęcić Państwa, żebyście weszli na blog
Izrael Karolina Cenwiert, tak? Czy Karolina Bartkowska-Cenwiert. Drugi wykład, jaki miała, to też się cieszył dużym powodzeniem, to było o zakazach i nakazach Tory, czyli czy ten Żyd w końcu w szabas może jeździć windą, czy nie. No i dzisiaj będzie mówiła o hasydach. Trzymam za ciebie kciuki, chociaż muszę powiedzieć, że ona ma taką minę trochę bierną, dlatego że bardzo chora była wczoraj i dzisiaj, zresztą ja też, jakiegoś wirusa podłapaliśmy, ale ja już kupiłem węgiel. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry. Tak przy okazji powiem, że wczoraj miałam przyjemność też poprowadzić wykład na kongresie, który się nazywa Limud. Limud po hebrajsku to jest nauka, a w judaizmie nauka jest bardzo ważną częścią życia. I był to kongres, na który przyjechali Żydzi polscy. Przez cały dzień, od rana do wieczora, były wykłady, zajęcia, filmy, po prostu nauka. I byłam naprawdę bardzo wzruszona, ponieważ zobaczyłam polskich Żydów. Tak naprawdę ja wyjechałam do Izraela i tych polskich Żydów prawie, że nie miałam okazji zobaczyć. Było dla mnie bardzo dziwne, kiedy poszłam, był szabas, chciałam zrobić sobie zdjęcie z organizatorką i poprosiłam pana Polaka, który mówi po polsku, który wygląda jak Polak, żeby mi zrobił zdjęcie, a on mi odmówił, ponieważ jest szabas i on tego szabasu przestrzega i mnie było bardzo głupio, bo ja oczywiście wiem o tym, ale nie mogłam jakoś przetrawić tego faktu, że jest to Polak i on jest Żydem i on przestrzega szabasu. Ci polscy Żydzi istnieją i są. I wieczorem po szabasie była przepiękna ceremonia zakończenia szabasu, która była naprawdę wzruszająca. Wszyscy znali tą modlitwę. Działają i jest to piękne. Wczoraj się naprawdę wzruszyłam. To tak w nawiązaniu do tego, co tata mówił. Natomiast ja chciałam dzisiaj Państwa wprowadzić trochę w świat hasydów. To są hasydzi. Tak wyglądają hasydzi. Nie każdy ultraortodoksyjny Żyd jest hasydem. Często słyszę o tym, że kiedy Polacy widzą jakiegoś ultraortodoksyjnego Żyda, to od razu myślą, że to jest rabin, po pierwsze, to na pewno jest rabin, jeden z nich, a poza tym to na pewno jest hasyd. Tu akurat to są hasydzi, ale przypuszczam, że żaden z nich nie jest rabinem. Bardzo możliwe, ale może też i nie, ponieważ to oni wszyscy tak się ubierają. Także chciałabym tutaj opowiedzieć o tym, co to jest hasydyzm, co to są hasydzi, bo hasydzi to jest tylko część ultraortodoksyjnego społeczeństwa. Właściwie słowo ultraortodoksyjne jest dzisiaj prawie w ogóle nieużywane, przede wszystkim w świecie żydowskim. Używane jest słowo charedi, nawet po angielsku, ponieważ bardzo, bardzo dużo Żydów ultraortodoksyjnych mieszka też w Ameryce i w Anglii, jeszcze w kilku ośrodkach mniejszych na całym świecie, ale też bardzo dużo w Izraelu. W tej chwili w Izraelu jest to prawie 1 000 000 osób, chociaż przypuszczam, że w trakcie, kiedy będę miała ten wykład, urodzi się mniej więcej jeszcze 20 tysięcy dzieci, ponieważ oni mają przynajmniej po 12 dzieci. Średnia jest na kobietę w Izraelu, kobietę ultraortodoksyjną, jest 6,2. Także życzę zdrowia paniom. Żydzi Haredi to są Żydzi, którzy są bardzo, bardzo religijni, tak zwani ultraortodoksyjni, ale wcale nie muszą być tylko hasydami. Takich dłamów judaizmu jest kilka. Jedną z nich są właśnie hasydzi, którzy wyglądają w ten sposób. Grupy te przede wszystkim można od siebie odróżnić po tym, że ubierają się troszeczkę inaczej, mają trochę inne zasady, to znaczy oczywiście jest tych 612 zakazów i nakazów, które są w Torze i one wszystkie są takie same dla wszystkich. Zresztą ci z Państwa, którzy byli na poprzednich moich wykładach, będą wiedzieli, że tych zasad przestrzegają właściwie wszyscy Żydzi, którzy uważają się za religijnych, nawet jeżeli wyglądają zupełnie tak jak ja, mają spodnie i nie, na przykład kobieta nie ma zakrytej głowy. Żydzi ultraortodoksyjni, czyli Haredi, to jest właściwie dość nowy koncept, dlatego że Żydzi religijni kiedyś, wszyscy byli religijni, albo byli zupełnie niereligijni, byli zupełnie zasymilowani, albo byli religijni. I oni, kiedy zaczęła się na większą skalę sekularyzacja społeczeństwa żydowskiego, powstał pewien strach, że stracimy coś, że stracimy naszą tożsamość i naszą wyjątkowość. I zaczął się ruch religijny, który wziął sobie za zadanie utrzymanie tej odrębności kulturowej i religijnej, żeby jeszcze ściślej przestrzegać tych zasad. Nawet ja, będąc w Izraelu w tej chwili 16 lat,
widzę tą różnicę między tym, jak było kiedyś, a jak jest dzisiaj. Na przykład śluby ultraortodoksyjne. Kiedyś można było tymi samymi drzwiami wejść. Dzisiaj są oddzielne wejścia dla kobiet i dla mężczyzn. Jest jakiś strach przed tym, że coś możemy stracić i musimy jeszcze bardziej przestrzegać pewnych zasad po to, żeby tej odrębności nie stracić. W 1869 roku odbył się kongres Izraelitów w Peszcie, który wziął sobie za zadanie zjednoczenie wszystkich ruchów religijnych pod jedną literą prawa. Jest to księga, która była napisana, zebrana właściwie w XVI wieku, która się nazywa Shulchan Aruch. Tłumaczenie hebrajskie, nakryty stół. To znaczy nakrywamy stół gotowy ze wszystkimi zasadami. Zebrane wszystkie zasady razem. I pod tą literą tego prawa jednoczą się wszyscy religijni Żydzi. Oczywiście ruch reformowany, dzisiaj bardzo znany w Ameryce przede wszystkim, się od tego odciął, powiedział, że nie może tego przestrzegać. Do dzisiaj jest uważany przez większość ultraortodoksyjnych Żydów jako prawie że nie Żydów, jako jakąś oddzielną sektę. Ich małżeństwa nie są respektowane przez Żydów ultraortodoksyjnych. Konwersje na judaizm nie są przyjmowane. Jeżeli ktoś na przykład za granicą przejdzie na judaizm, w judaizmie reformowanym, w Izraelu nie jest uważany jako Żyd, tylko konwersja przejścia na judaizm ortodoksyjny. W 1912 roku powstaje światowa organizacja pod nazwą Agudat Israel, skupiająca całą tą starszyznę ultraortodoksyjną, która to starszyzna zajmuje się przede wszystkim sprawami religijnymi, mianowaniem hasyckich rebe, tak zwanych rabinów wielkich, głów jeszyw. Ma pod sobą wszystkie te odłamy, o których zaraz powiem, a którego jednym z nich jest właśnie hasydyzm. I taka tutaj ciekawostka, mianowali oni również dwóch posłów na Sejm w Polsce, w wolnej Polsce, Meira Shapiro i Tzchaka Meira Lawina, i jego, tego drugiego, wnuk jest moim znajomym, także zaszczyt ogromny. Byli to hasydzi. Byli hasydzi, w naszym Sejmie siedziało dwóch panów z wielkimi czapami i z... Przed wojną, tak. Teraz tak, teraz właśnie chciałam bardzo zobaczyć dwóch takich panów w naszym Sejmie. I w ten sposób mamy w dzisiejszym świecie bardzo dużą i bardzo szybko rosnącą grupę tak zwanych Haredim, czyli ultraortodoksów. Szybko rosnącą, bo mówiłam, dlatego że mają bardzo dużo dzieci. I ta grupa ultraortodoksyjna jest bardzo odizolowana od świata zewnętrznego, żyje w takich swoich miastach, w dzielnicach, nie kontaktuje się z innymi, bardzo walczy o tą swoją odrębność. I tutaj właśnie chciałam pokazać te trzy grupy. Tutaj mamy zdjęcie z Jerozolimy, z ulicy Jerozolimskiej, gdzie widać dla sprawnego oka, że ludzie mają bardzo różne kapelusze, albo różne długości pejsów, albo różne fryzury, albo różne jarmułki. Na tym zdjęciu widać właściwie te wszystkie trzy grupy, o których zaraz powiem, czyli hasydzi, tak zwani mitnagdim. Mitnagdim po hebrajsku znaczy ci, którzy się sprzeciwili. To ruch religijny, który sprzeciwił się powstaniu hasydyzmu. Hasydyzm ma pewne swoje założenia, które bardzo przeszkadzały pewnym rabinom i oni założyli ruch pod nazwą mitnagdim, czyli sprzeciwiający się. Oni mają trochę inne kapelusze. I mamy też jeszcze grupę, która właściwie istnieje w tej chwili tylko w Izraelu. Jest to grupa Haredim, którzy pochodzą z krajów arabskich, czyli Sefardyczyków, którzy właściwie bardzo podobnie ubierają się do mitnagdim, ale nie mają tych samych korzeni historycznych, nie pochodzą z Europy. Wszystkie te trzy grupy oprócz różnego ubioru, różnią się trochę filozofią, różnią się trochę tym, w jakim stopniu przestrzegają zasad judaizmu. Tutaj mamy hasydów, można poznać ich po pejsach, po czapach, też mają bardzo różne nakrycia głowy. To są mitnagdim. Widać, że pejsy, jeśli mają w ogóle, to są bardzo krótkie i mają zupełnie inne czapki. Mają takie wysokie kapelusze, nie noszą długich kapot, mają krótkie marynarki. I to są właśnie Żydzi sefardyjscy. Tutaj mamy w środku wielkiego rabina, który niedawno zresztą umarł, na którego pogrzebie było jakieś dziesiątki tysięcy ludzi. Owadia Yosef, jego imię. Hasydyzm. Hasydyzm to jest ruch religijny. To, jak powiedziałam, nie są wszyscy Żydzi, jest to tylko i wyłącznie odłam. Założony w XVIII-wiecznej Europie, w Polsce. I tutaj mamy wielkiego cadyka, twórcę hasydyzmu w Polsce, rabina, który nazywał się Baal Shem Tov. Przed powstaniem hasydyzmu droga do Boga właściwie prowadziła przez naukę, przez zgłębianie Tory, przez zgłębianie Talmudu. Pośrednikami między Bogiem a zwykłym człowiekiem byli najczęściej uczeni rabini, którzy
poświęcali dużo czasu na naukę i mogli w ten sposób poradzić lub poprowadzić prostego człowieka. Dlatego też w pewnym sensie byli na wyższym poziomie niż zwykły człowiek. Natomiast chasydyzm obala ten sposób kontaktu z Bogiem, ten sposób życia. Zbliżenie do Boga następuje przez osobiste doznanie, przez modlitwę, przez rozmowę z Bogiem. Każdy człowiek może z Bogiem rozmawiać, ma do tego prawo. Może zapytać się, poprosić Boga o to, żeby jego krowa wyzdrowiała. Powiedzmy sobie o takiej anatewce, prawda? Bo może nie każdy Żyd dzisiaj ma krowę, ale moja zresztą teściowa, która pochodzi z bardzo znanej chasydzkiej rodziny, takiego dworu chasydzkiego z Góry Kalwarii, Chasidut Gór. I ona zawsze jak wstawiała do piekarnika ciasto, to zawsze mówiła, z Bożą pomocą ciasto wyjdzie dobrze. Także najprostsze sprawy oddaje się w ręce Boga. Nie trzeba już zgłębiać Torę, zgłębiać nauki Talmudu, żeby móc do tego Boga się zbliżyć. Mamy mistycyzm, mamy kabałę i przez to taniec, przez to muzykę, przez to jakąś euforię, w którą należy wejść, żeby można było z Bogiem się spotkać. Dlatego dzisiaj możemy się cieszyć piękną, tak zwaną klejzmerowską muzyką. Klejzmer po hebrajsku to są po prostu instrumenty. Także muzyka instrumentalna to jest absolutną nowością, żeby można było grać. Absolutną nowością jest to, żeby Żyd mógł tańczyć, szaleć, śpiewać głośno, spocić się w synagodze tańcząc i podskakując. A wszystko to po to, żeby można było w tej ekstazie zbliżyć się do Boga. Ja zresztą kiedyś, dawno, dawno temu, jak absolutnie zwariowałam na punkcie Izraela, chodziłam na zajęcia do Teatru Żydowskiego. Na pierwszym piętrze odbywały się zajęcia z języka hebrajskiego u profesora Friedmana. Ja tego hebrajskiego wtedy się nie nauczyłam przez cały rok, ale za to usłyszeliśmy przepiękne historie i to też jest częścią hasydyzmu i opowieści. I jedną z nich zapamiętałam, to tylko tak krótko powiem, że chodziło o to, że do Boga zbliżamy się na skrzydłach euforii i ekstazy, i radości, i śmiechu. Po prostu lecimy, po prostu nie myślimy, nie uczymy się, czujemy sercem. W ten sposób dochodzimy do Boga. I to jest właściwie esencja chasydyzmu. Chasydyzm rodzi się na ziemiach polskich, które były bardzo nękane w tamtym czasie. Nękane są antysemityzmem, wojnami, powstaniami kozackimi, ludzie żyją w nędzy, w strachu i zaczynają odwracać się trochę do mistycyzmu, zaczynają modlić się dużo, zaczynają prosić Boga o pomoc. I na taki grunt wchodzi właśnie wędrowny kaznodzieja, Baal Shem Tov, którego często nazywa się w skrócie Beszt. Osiedla się w miasteczku Międzybórz. Przede wszystkim obala rabinów jako pośredników z Bogiem. Mówi ludziom, możecie sami się pomodlić i Bóg was wysłucha. Jeżeli tylko będziecie to czuli. Są takie dwa pojęcia w judaizmie. Jedno z nich nazywa się kewa, drugie nazywa się kawana. Ja pamiętam, że uczyłam się o tym bardzo dużo w jeszywie dla dziewcząt w Izraelu. Kewa to znaczy robienie czegoś, bo trzeba to zrobić. Robienie czegoś cały czas. Codziennie rano o godzinie 6 będę na przykład myła zęby. I to jest kewa. Natomiast kawana to jest oddanie się czemuś. Ja to teraz chcę zrobić. Ja tego nie muszę zrobić, ale ja chcę to zrobić. Ja mam modlić się nie dlatego, że muszę codziennie o 6 rano wstać i wraz ze wstaniem słońca się pomodlić, ale ja to robię z całym moim oddaniem, z całym moim sercem. To jest ta różnica między poprzednim postrzeganiem judaizmu, a tym nowym, który wprowadził właśnie Baal Shem Tov. Baal Shem Tov odrzuca potrzebę siedzenia, uczenia się całymi dniami od rana do wieczora. Zamienia to, oczywiście to siedzenie przed książką, zamienia na długogodzinne medytowanie, długogodzinną modlitwę. Także życie chasyda nie stało się nagle takie puste, bo nie musiał już się uczyć, tylko zmieniło się po prostu podejście do tego. Miłość do Boga znajduje się w każdym najprostszym, najmniejszym zajęciu. Wstajemy rano, rytualnie obmywamy ręce i już mówimy pewne słowa, które kierujemy do Boga. Każda najmniejsza czynność obarczona jest jakimś małym błogosławieństwem. Wszystko, co robimy, to jak się ubieramy, to jak mówimy, to jak się odnosimy do dzieci, wszystko jest jakąś naszą rozmową z Bogiem, podziękowaniem Bogu za to, że jest, prośbą. Miłość, radość, euforia i tak możemy znaleźć się bliżej Boga. Jest jeszcze jedno słowo krótkie po hebrajsku, które chciałam powiedzieć. To nazywa się dwekut od słowa dewek, czyli klej, przyklejenie się do Boga. Jest to słowo bardzo, bardzo, bardzo ważne dla chasydów. Nie będę w to się zagłębiać, ale to bycie blisko i to poczucie tego Boga właściwie wypełnia ich całe życie. Należy cieszyć się życiem przede wszystkim. Nie ma ascezy, nie ma
zamartwiania się. Cieszymy się, jesteśmy zadowoleni, widzimy, że każda rzecz, która jest na ziemi, słońce wstające rano, nawet jest błogosławieństwo, kiedy widzimy tęczę na horyzoncie, też mówimy błogosławieństwo, bo cieszymy się tym, że Bóg nam daje. Teraz chciałam tylko krótko jeszcze o tych Mitne Gdim. Właściwie ten ruch zaczął się dlatego, że rozpoczął się hasydyzm i rabini ci nie mogli tego zrozumieć. Nie mogli zrozumieć braku tej ascezy, braku nauki codziennie, braku jakiejś skruchy przed Bogiem. I zaczęli się temu przeciwstawiać, przede wszystkim na Litwie. Do dzisiaj zresztą ci Mitne Gdim w Izraelu, raczej mówi się na nich tak zwani Litaim, czyli z Litwy, tych, których pokazałam Państwu przed chwilą z tymi kapeluszami. Nie wiem, czy tu mogę wrócić. O, to są właśnie Mitne Gdim, czyli Żydzi litewscy, którzy nie umieli zaakceptować tego nowego stylu życia i tego swobodnego podejścia do praw żydowskich. Hasydom zarzucali herezję, zaniedbywanie studiów nad Torą, nad Talmudem. Urodził się, zaraz o tym powiem, kult cadyków, właśnie po których grobach do dzisiaj w Polsce hasydzi jeżdżą. I zresztą nie tylko hasydzi, bo też bardzo często przyjeżdżają tam grupy młodzieży izraelskiej, żeby się przez chwilę pomodlić, nawet jeśli zupełnie nie są religijni, ponieważ można tam poprosić o coś takiego cedyka, który właśnie schodzi z nieba. Zawsze to nie zaszkodzi zostawić jakąś małą karteczkę. Może się coś uda załatwić z cedykiem. Pewną nieskromność zarzucano im, dlatego że jak to jest, że pobożny Żyd będzie teraz tańczył i śpiewał. W pierwszych fazach jeszcze kobiety więcej śpiewały. Dzisiaj rzeczywiście kobiety, świat kobiet i świat mężczyzn jest zupełnie od siebie odłączony. Natomiast, tak jak mówiłam, nawet na ślub wchodzi się oddzielnymi wejściami, ale wcześniej kobiety jeszcze śpiewały, także to też było w pewnym sensie nieskromne, żeby kobieta głośno śpiewała. Rozpędzano ich zgromadzenia, zarzucano klątwy, palono ich synagogi, różne miejsca, gdzie się spotykali. Dzisiaj hasydzi i Mitne Gdim właściwie są zjednoczeni w walce, w pewnym sensie walce, można powiedzieć, przeciw światu zachodniemu, przeciw sekularyzacji. Także nie walczą ze sobą, chociaż rzeczywiście żyją w zupełnie innych światach i się nie mieszają między sobą i mają trochę inne zasady. Pracę Beszta, naszego rabina, kontynuował Dovber z Międzyrzecza, który był dużo bardziej związany z mistyką żydowską i z kabałą. Uważał, że powinniśmy dążyć do Boga przez bardzo małe swoje czyny i każdy taki mały czyn zmienia nas. To się nazywa tikkun, czyli naprawianie siebie i wtedy zbliża nas do Boga. Jest taki koncept ich świętych iskier, które trzeba przez całe życie zbierać, żeby w końcu dotrzeć na wyżyny i zmienić się tak, jak Bóg dla nas chciał, żebyśmy się zmienili przez to życie. Także przejście przez całe życie jest w pewnym sensie taką drogą i procesem zmiany na lepsze. I każdy nasz czyn powinien być taką małą iskrą. Dovber przyczynił się bardzo do uwypuklenia się właśnie roli cedyka. Właściwie po pierwsze, to bardzo ważne jest, że cedykiem mógł być każdy. To nie zależało od tego, czy to był ktoś bardzo dobrze urodzony, czy to był ktoś, kto był bardzo mądry, czy uczony w piśmie. Musiał to być ktoś bardzo charyzmatyczny, musiał być ktoś, kto potrafił zbliżyć się do Boga i miał na to jakiś sposób. Nazwisko poprzedniego rabina to Baal Shem, Baal Shem Tov, ponieważ imię Boga w judaizmie nie może być wypowiedziane. Nie wolno go powiedzieć, można najwyżej powiedzieć imię. Jak mówi się w Izraelu o Bogu, mówi się imię powiedział albo imię, nie wiem, ukarał Izaaka za coś tam. To imię, które my znamy może jako Jahwe, trochę inaczej wypowiedziane. Nawet nikt do tej pory, do dzisiaj nie wie, jak tak naprawdę to imię należy wypowiedzieć. W kabale judaistycznej mówi się, że to imię i te konkretne litery mają jakąś swoją moc. Ja o tym poprzednio mówiłam. Każda litera w kabale judaistycznej ma swoją konkretną moc. I właśnie te cztery litery, Yud, Hej, Wav, Hej, które tworzą Jahwe, te cztery litery razem mają jakąś ogromną moc. I teraz jeżeli ktoś posiądzie tą moc, prawdopodobnie może uzdrawiać, może tworzyć rzeczy, może przepowiadać przyszłość, może widzieć i tak dalej. Także Baal Shem to jest ktoś, kto posiada imię, to znaczy posiadacz imienia, to znaczy ten, który po prostu wie, jak to imię wypowiedzieć, jak się nim posługiwać, jak posługiwać się tą mocą, która jest w tym imieniu, w tych literach. Cadyk posiada moc czynienia cudów, potrafi czasami rozmawiać ze zwierzętami, potrafi przepowiadać przyszłość, potrafi uzdrawiać. Nawet mówiono o tym, że był taki cadyk, który zajmował się ubojem rytualnym i do niego, jak on wychodził ze swojego domu z nożem, to ptaki przychodziły do niego i same kładły główki, żeby on je obciął.
ponieważ wiedziały, że wyjdzie z nich ta iskra, o której wcześniej mówiłam, i jeszcze doda świętości temu światu, aż w końcu przyjdzie Mesjasz, kiedy nazbieramy tych wszystkich iskier wystarczająco dużo. Następny wielki cadyk, jeden z twórców hasydyzmu, Elimelech z Leżajska. Pewnie Państwo słyszeli o Leżajsku, w którym jest właśnie jego grób. I na ten grób przyjeżdżają do dzisiaj ogromnymi grupami hasydzi, przyjeżdżają też i nie hasydzi, żeby się pomodlić, żeby poprosić go o coś ważnego. Elimelech z Leżajska założył pierwszy dwór hasydzki, do którego zaczęto przyjeżdżać po porady religijne, ale zresztą nie tylko po porady religijne, bo też na takich dworach hasydzkich załatwiano też oczywiście sprawy biznesowe, podpisywano umowy, pożyczki itd. Tytuł cadyka z czasem stał się dziedziczny, także jak ktoś był bardzo wyjątkowy, najwyraźniej jego syn musiał być też bardzo wyjątkowy, nawet jeśli nie był wyjątkowy, zresztą to dzisiaj tak jest. Synowie, wnuki wielkich cadyków, wielkich tak zwanych admorów, czyli takich głów rodzin i dworów hasydzkich, właściwie rodzą się z tym, tak jak książęta. Muszą wziąć na siebie już ten cały ciężar bycia tym wielkim rabinem. I tak powstały właśnie dynastie. I tych dynastii zrobiło się bardzo wiele. W Polsce takie wielkie dynastie były w Leżajsku, w Lublinie, w Kozienicach, w Sadogórze, w Górze Kalwarii, gdzie był wielki rzeczywiście dwór, tak zwany dwór hasydów gór, z Góry Kalwarii, z którym moje dzieci mają przyjemność mieć geny właśnie tego wielkiego cadyka z Góry Kalwarii. Także gdyby moje dzieci któregoś dnia miały ochotę założyć czarną jarmułkę i zapuścić pejsy, mam nadzieję, że nie, to mają bardzo dobre pochodzenie i mogliby dostać bardzo dobrą, przynajmniej mój syn, bardzo dobrą pannę młodą z dobrego rodu. Ale może pozostawmy mojemu synowi wybór samemu i pejsy też nieszczególnie, może tak. Groby cadyków do dzisiaj są miejscami pielgrzymek, to już powiedziałam. W rocznicy śmierci cadyka, cadyk zstępuje z nieba na ziemię, w miejscu, gdzie jest jego grób, i wtedy może te karteczki wszystkie zebrać i te wszystkie prośby od Żydów, którzy przychodzą się modlić, i bezpośrednio osobiście zanieść je na górę. Także dlatego właśnie te pielgrzymki do grobów cadyków się odbywają i szczególnie w dniach rocznic śmierci przyjeżdżają tam największe grupy. Na Ukrainie był w miasteczku Brdyczów, działał cadyk, który nazywał się Lewi Itzhak Nachman z Brdyczowa. Został w tej chwili pochowany w miasteczku, które się nazywa Umań na Ukrainie, i tam do tego Umania jeździ setki tysięcy Żydów, hasydów z całego świata. Osobiście znam wielu z nich, takich hasydów, którzy są nadal hasydami, ale też takich, którzy już nie są hasydami, ale nadal tam jeżdżą. To też jest bardzo ciekawa grupa, ale może zupełnie przy innej okazji o tym opowiem. O ludziach, którzy byli hasydami i ten hasydyzm zostawili, czy w ogóle ultraortodoksję, i dzisiaj chodzą w dżinsach, obcięli sobie pejsy i zostawili absolutnie ten świat, ale temat jest już zupełnie inny. Przejeżdżają, jak mówiłam, dziesiątki tysięcy ludzi. Tutaj jest właśnie ten Umań na Ukrainie. Umań właściwie żyje z tego, że ci Żydzi przyjeżdżają, są tam dla nich hotele, mieszkania, mają swoje własne linie telefoniczne, kwitnie też życie nocne, że tak się brzydko wyrażę, tak, niestety, ale panowie te przyjeżdżają tam sami. Bardzo wielu z nich przyjeżdża, tutaj mamy Nowy Rok Żydowski, tak zwany Rosh Hashanah, kiedy trzeba odmówić pewną modlitwę nad wodą, i to właśnie jest w Umaniu na Ukrainie. Bo tutaj mamy grób w Leżajsku i Żydzi modlący się przy grobie cadyka Elimelecha z Leżajska. Zaraz opowiem o tym, że hasydzi dzielą się również na dwory, jak mówiłam, i na różne rodziny i dynastie, ale dzielą się też na kilka swoich pewnych odłamów. I Żydzi, którzy są w pewnym sensie wyznawcami, może wyznawcami to nie jest dobre słowo, ale Itzhaka z Brdyczowa, chodzą ubrani w takie białe jarmułki z pomponem, o tutaj można zobaczyć, i są bardzo, bardzo, bardzo specyficzni, są weseli, śmieszni, tańczą na ulicach. Bardzo dużo ludzi, którzy nie byli religijni, ale postanowili nawrócić się na dobrą drogę, właśnie do nich się przyłącza. Bardzo często przyłączają się też różni drobni przestępcy, którzy postanowili, że od dzisiaj jestem w porządku i tego nie robię, i zaczynają odnajdywać drogę do Boga, to właśnie do tego ruchu Nachmanów tak zwanych się przyłączają. Ja tu poproszę o pokazanie pierwszego filmu, krótkiego. Będzie to film z... właśnie z Uman, z Nowego Roku w Uman. אין לנו זמן, כרטיס כבר מוכן, ההתרגשות בליבי רק עוברת.
הזמן מהר רץ, אני נאלץ לקחת דברים קצת אחרת. המון אנשים תיקון הם רוצים, מבטיח רבי נחמן, אולם בשמחה זה ראש השנה, הם רק רוצים לרקוד. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לרקוד. גשה מדהימה לא עוצרת, חוזר לצדיק, אותי זה מדביק, נשמה בגופי עוד בוערת. כולם בציום קוראים את התיקון, חזק אותי רבנו, הכל גובר, אך יש חום בלב, מיד רצים לרקוד. אין מה לעשות איתם, הם רק רוצים לרקוד. Że jak widać, jest jedna wielka impreza, jedno wielkie modlenie się. Proszę? Kobiet nie ma. Nie, kobiety nie jeżdżą tam. Nie. Tylko mężczyźni. Kobiety siedzą w domu i mają 12 dzieci, więc raczej nie mają czasu na to, żeby gdziekolwiek pojechać. Tak? I prawdopodobnie są właśnie w ciąży z bliźniakami. To są właśnie ci Nachmani, tacy trochę zwariowani. To jest w Izraelu wszystko. Ten napis, który jest, który oni malują i rysują na absolutnie wszystkim, co tylko można, naklejają, malują i brudzą mury, to jest Nachman mi Uman, czyli Nachman z Umania. Po kolei jest jedna litera, później dwie, później trzy i później wszystkie. To jest w pewnym sensie jakieś takie zaklęcie, taka modlitwa. I oni jeżdżą po ulicach w takich samochodach, raczej nie pracują, tylko cały czas tańczą i się bawią. Tutaj chwileczkę też zobaczymy jeszcze jeden film, jeśli można poprosić, o tym, jak to wygląda, jak oni szaleją na ulicach. To jest film z Tel Awiwu. To są ludzie, którzy właściwie przyjmują do swojej zabawy absolutnie każdego, kto chce. Cieszmy się razem, bądźmy razem, rozdają naklejki z uśmiechem. Także widać tutaj ludzi zupełnie niereligijnych, którzy podchodzą, bawią się razem z nimi. I to można zobaczyć w każdym mieście w Izraelu, jeżdżących sobie. Czasami słychać z tyłu, gdzieś na światłach stoję i nagle słyszę muzykę głośno, głośno i już wiem, że podjeżdża taki właśnie samochód Nachmanów, którzy zaraz będą do mnie machać i kazać tańczyć i wejdą na samochód i będzie bardzo śmiesznie.